Krew! Nie idź w stronę światła, idź w stronę krwi, ale walić to. Czyli ten cały Riba jest tym złym, no bo w końcu wiadomo, to jest anime, nie? Milady, co ty robisz? Kropki. Proszę mi odpowiedzieć. Alice. Zamknij się, nie robię tego dla siebie. To dla kogo? Dla kogo? Ja już wiem, to właśnie ty powiesiłaś Rozę. Kępch, nie zrobiłam... Nie zrobiłam tego, ona po prostu sama zakończyła swoje życie. Idiotka, jeżeli mnie zapytasz o zdanie. Nikt ciebie, kurde, nie pytał o zdanie. Dlaczego mówi pani takie rzeczy? Czy nie czujesz... Czy nie czuje pani żadnej... Nie jest pani smutno z tego powodu? Zamknij się. Co za mega szybka i precyzyjna odpowiedź, jak snajperka. Robię to wszystko dla niego. Ark. Po prostu zgiń. Ark, proszę przestać. Mój kochany, zabiłem kolejnego dla ciebie. Jeszcze kilku i możemy być znowu razem na zawsze. Tak to kurde się dzieje z pieprzonej ślepej miłości. Przepraszam, Alfred, ale musiałem to zrobić. Kocham go tak bardzo, że zabiłabym każdego. No widzicie. Nawet moją własną rodzinę i przyjaciół. Bo jesteś pojebana, kurde. Może jeszcze w zero się zamień. A co to jest? Czemu pytasz? Ponieważ kocham go. Kocham go. Ja pierdolę. Pojebana. Go! Czyżby chodziło o Jeffa? Zamknij ryj! Nie, przestań już, nie. Ktokolwiek, Lugi, ktokolwiek, proszę, pomóżcie mi. Chcę iść do domu, chcę wrócić do domu. Znów się przeteleportowaliśmy. Wróciłem tutaj? Ciekawe dlaczego. Nieważne, co mnie tutaj trzyma, nie chcę, żebym stąd wyszedł. Wygląda na to, że naprawdę nie mam wyjścia. Spróbuję poszukać Lugiego. Mam wrażenie, że mnie szuka. Jaka jest prawda tego domu? Co mnie tutaj trzyma? Szczerze mówiąc, ja bym miał to gdzieś. Ponieważ trzeba spierdzielać stąd jak najszybciej. Gdzie Lugi był w tym? W tej zamrażarce całej czy coś. W zamrażarce, no w chłodni. Nie powinienem iść dalej. Dobra. O kurde. Znowu musiałem się podrapać. Tym razem moje drugie ucho. A? Otarzyk z piczką! Połówka medaliona. Wygląda na to, że będę potrzebował... Kurde, jak mogłeś zobaczyć połówkę tego małego medaliona z tak daleka, nie zauważyłeś tego obrazu? Ngh. Ten ból robi się coraz gorszy. Uch, księżniczka. Czemu jej malowidło tutaj jest? Ngh. Dzwoni mi w głowie i coraz to głośniej, głośniej. E? Spójrz za siebie. Co? Nie patrz za siebie. Co ty robisz z tą szczykawą? Chcesz mi wstrzyknąć narkotyki? To specjalna niespodzianka. Muszę być ostrożny. Nie mogę pozwolić na to, żeby mnie wpędziła w pułapkę. O, za późno. Ach. No nie, no ja pierdolę! Kurwa! Za każdym razem, kiedy widzę to gówno, to mam po prostu... Chcę zamknąć tą jebaną grę i już porzucić tego let's playa. Kurwia mnie to niezmiernie. No kurwa! Ile razy muszę trzepać tą spację i entera?
Idź do kurwy nędzy! Ja pierdolę, ktokolwiek zrobił tą grę, mam nadzieję, że za te quick time eventy smażysz się w piekle. A jak nie, to ja ciebie sam usmażę, wrzucę do grilla i dam kurde zombiakom na pożarcie. Oh my god! Ale poszło w górę! Złaś ze mnie! Nic tutaj nie ma. O kurwa! A, mogę w kółko chodzić tutaj. Ta, użyj... Ta, nieważne. Urk... No kurwa! Nie, wiecie co, pierdolę to. Nieważne. Zamknij ryj. Spierdalaj. Nie obchodzi mnie to. Nie będę nie mam zamiaru kurde znów się męczyć z tym gównem, więc co muszę robić? The Chase Diner Room. Medallion Half. Sól. Dobra, gdzie jest sól? Na shelf at the top left corner. Na lewo. Górny lewy ten. Dobra, tam jest sól. Muszę to wziąć. Tak, tak, zamknij ryj. Wiem, że nie chcesz umrzeć. Ale niestety musiałeś to zrobić, bo nie chciałem klepać spacji po raz kolejny. Dobra, gdzie tam? Tędy. Tędy. To tutaj było, nie? Save. Ponieważ jebać to. Nie, coś tu innego jest. Nie, zanim cokolwiek zrobię, chcę najpierw zająć się tamtym gównem. Dobra. No i oczywiście napisów nie mogę pominąć, nie? Ja pierdolę. Jeszcze pół godziny grania mam. Może uda mi się skończyć tą grę do tej pory, chociaż... Nie wiem. Spójrz za siebie. Kurwa, spojrzę za siebie i zaraz ci wpierdol dam. Puste! Kurwa! Czy napierdalać w moją nową klawiaturę do cholery jasnej? Kur! No ja pierdolę! Zypchnął ją w krzy... Walić to. Pierdol się, głupia gra pierdolona. Gdyby nie te quick time eventy, to byłoby fajne, ale nie. Oczywiście muszą rujnować wszystko. Do jasnej cholery. Walić to! Kurwa! Łeb mnie boli! Tędy. Chociaż nie, wiecie co, pierdolę, to najpierw zobaczę, co tu muszę zrobić. Przekonam się, czy nie ma żadnych pierdolonych quick time eventów. Jeżeli z tym zainteragujesz, umrzesz. Dziękuję, zaraz. Kurwa, nie, zaraz. Search of for Luigi. Tutaj nie mogę pójść, ponieważ tutaj coś mnie zabije. Wielkie kurde dzięki, inaczej bym nie wiedział, co tu trzeba zrobić. Wpierdolę to, chociaż z drugiej strony pójdę i tak. Co mnie to obchodzi? To mnie zabije, kurwa. I właśnie dlatego, kurde, nie mam zamiaru... Właśnie, kurde... Dlatego
Właśnie dla tych przez te quick time eventy nie chcę teraz, kurde, na ślepo tej gry przechodzić. Ponieważ nie zasługuje na to. Szkoda, bo to, kurde, byłoby... Jest naprawdę fajna gra, minus te pierdolone, kurde, klepanie spacji. Nie, wygląda na to, że... Muszę tędy iść. Dobra, sól, górna lewa półka, ale przecież ona była pusta, chyba że muszę jakoś inaczej do niej podejść. Zobaczymy. Och, najgorsze jest to, że tych scenek pierdolonych pominąć nie mogę. Chociaż żeby było tak jak w tym całym Undertale'u, czy jak to tam się zwie, tam X się trzymało i tekst się przewijał, czemu tutaj czegoś takiego nie ma? Tu? Tak, nareszcie! Żryj to, kurwo! Pali! I dobrze! Dlaczego po prostu nie... Nie, ja nie będę ciebie żałował, pierdol się! Zabiłeś moje dzieci, chcę, żebyś umarł, że niby te gumby i tak dalej? Alice, nienawidzę cię. Nie mogę ciebie nawet nazywać siostrą po tym, co zrobiłaś dla moich dzieci. Zamknij ryj, nie obchodzi mnie to, pierdol się. Kim ty jesteś, że próbujesz mnie zabić? Niczego nic ci nie zrobiłem. Chcę po prostu, żebyście zniknęli. Po prostu zostawcie mnie w spokoju. Najpierw czułem, że jest mi przykro z waszego powodu, ale wszyscy po prostu próbujecie mnie zabić. No właśnie! Marian wie, o co chodzi. Więc po prostu dajcie mi wyjść. Pójdę do domu i zapomnę o tym wszystkim. Ach, nienawidzę naprawdę żyjących. Jesteście tacy, kurde... Jesteście tacy samolubni jak Alice. Pierdol się! A jak, kurde, mam być... Nie być samolubny, jak wy, kurde, chcecie mnie wstrzykać jakimś gównem. Albo mnie, kurde... Napierdalać czymś innym. Wypierdalaj. Tak, do jasnej cholery, tak. A, tylko sobą się zajmuję. Wiecie dlaczego? Bo kurwa mam tylko jedno życie. Chciałeś wiedzieć, co się z nami stało? Nie, kurwa, nie chciałem. Dlaczego to miejsce było przeklęte, tak? Nie, kurwa, nie chciałem. Chciałem zobaczyć tylko, dlaczego ludzie znikają tutaj. Nie wymienić to za moje życie. Zamknij ryj. W momencie, kiedy postawiłeś nogę w tym domu, no, w przeznaczeniu i tak dalej, nieważne ile razy próbujesz z tym walczyć, zostaniesz zabity. Ten demon opętał ciebie i to jest zła kobieta. I to na wszystko... No kurwa, nie mogłaś mi tego do chuja pana powiedzieć? A nie kurwa ze strzykawą pierdoloną mnie zapierdalać? Ach, ale... Zamknij się, mam nadzieję, że zginiesz, żeby nie mogła uciec. Zamknij ryja. Przepraszam... Nie przepraszaj, nie masz za co! Musisz umrzeć, nie możesz stąd uciec. Mylisz się, zawsze będę walczyć... Chcę dalej żyć. Nieważne, co do mnie będziesz mówić, ja i tak będę walczył z tym demonem w środku mnie i ucieknę. No właśnie. Marian wie, o co biega, ty wypierdalaj. O, moja głowa. Czuję, że za każdym razem, kiedy interaguję z tymi duchami, to bardziej się krzywdzę. Czy naprawdę umrę? Nie mogę pozwolić, żeby zabrali mi moje życie. Ja wrócę do domu i dobrze się wyśpię. Muszę znaleźć wyjście. Muszę sam znaleźć wyjście. Co z Lugim? Save. Ja pierdolę, nareszcie. O! Meiro! Lugi, czy to naprawdę ty? To ja, brachu, kto inny mógłby to być? Jakiś duch pierdolony, który znowu chce mnie zabić.
Wygląda na to, że nie. Cieszę się, że nic ci nie jest. Widziałem tyle okropnych rzeczy. Myślałem, że nie żyjesz. Ja widziałem jeszcze gorsze rzeczy. Nie śmiej się ze mnie, ale jestem teraz naprawdę przerażony. Ja też jestem przerażony. O kurde, za wcześnie w spację wcisnąłem. Mari. O, co jest nie tak, brachu? To nic, czy czujesz się w porządku? Jestem w Dandy. Chodźmy, wyjdźmy stąd. Czy naprawdę nic ci nie jest? O, przepraszam, tylko no, dostałem zawrotu głowy przez chwilę. Hym. Dobra. Save i fuck this. Spierdalamy z tej nory. Hym. Meiro? Mam po prostu złe przeczucie z pójściem na górę. Wszystko w porządku, wszyscy jesteśmy razem. Jeżeli coś się stanie, możemy się poratować. Ale nie, nie pójdę. Dobra. Ach, już nawet nie obchodzi mnie ukończenie tej gry, szczerze powiem. Takie frustrujące, ale no, fabularnie jest całkiem okej, powiedziałbym. Alright. A, tutaj są drzwi. Oczywiście, że zamknięte. Kurde! Jebane spacje, zamknięte drzwi. A! Wolno ruszający się tekst! Zostawcie mnie w spokoju. A. Chwila. Chwila, chwila. Jeszcze chciałem krzyknąć zwiastowanie DLC, ale się nie pojawiło tutaj, że ta strefa zostanie dodana w następnym update'cie. Meiro? Zastanawiam się, hym. W końcu tu jesteś, a skoro tu jesteś, to wyjście powinno też tam być. Dla mnie zniknęło. Powinno być, no w końcu stamtąd przyszedłem. Idźmy! Ta decyzja. Czy to był odgłos Skorp Sparty? Tak, idziemy stąd, pierdolę to. Okej, jeżeli tak mówisz. Będziemy mogli nareszcie wyjść z tego miejsca. Mimo tego, że kurde Marian ma tego tu całą idiotkę w sobie, pierdolę to. Nie mam z. Co to było? Wygląda na to, że. Będziemy uciekać od głazu? A nie. Podłoga się wali. Zamknięte też? Nie, 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 nie chcę tu. Okej. Raz, dwa. Do kurwy nędzy, no! Dobrze, że przynajmniej licznik czasu. Kurwa, nie. O! Jak ciężko może być, jak ciężkie może być otwarcie jebanych drzwi! Kurwa! O, teraz trzy mówisz dopiero? Czy nic ci nie jest? Jeżeli kurde moją klawiaturę zniszczę, to zapierdolę tego kolesia, który tą grę wymyślił. Nieważne, nie obchodzi mnie to już. Wypierdalam z tego domu i tyle. Mam nadzieję, że to już będzie zakończenie. Otwarte. Pewnie, spieprzajmy stąd. Nie ma mowy, wyszliśmy? Powiedziałem ci, że wyjście było otwarte. Wszystko się skończyło. Pewnie nie! Mario, proszę, nigdy więcej nie odchodź sam w ten sposób. Nie zrobię więcej tego błędu. Przynajmniej wyszliśmy bezpiecznie. Hym. Czemu czuję się trochę niepewnie? Meiro, gdzie idziesz?
Muszę wrócić. Co? Czy zwariowałeś? Wiesz, co tam się dzieje? I want to go with you, ale... Co? Co ty? Bracie? Myślę, że raczej powróciłbym sam. O co ci chodzi? Możemy wyjść razem. Czemu nie chcesz powracać? Czemu nie chcesz wrócić ze mną? Ponieważ. Pycfelu. Ponieważ cię nie potrzebuję. Nareszcie mogę wyjść z tego przeklętego miejsca i nareszcie mogę żyć. Czemu, Marian, czemu? Tylko tak mnie tak nazywałeś. Powinieneś wiedzieć od teraz, że nie jestem Marian. Ryng. Wsadza mi ten nóż o wiele głębiej. To ta pizda, mówiłem, ale wiecie co, nie obchodzi mnie to, nie obchodzi mnie to. Za te klepanie spacji nie obchodzi mnie to. Tak, rytuał, pierdol się. Proszę, słuchaj mnie. Mario nie wraca, mylisz się, nie martw się, zaraz za niedługo się zobaczycie. Wszystko, nie mogłem uratować mego brata. Miałem nadzieję, że moje słowa do niego dotrą, ale już jego tam nie było. Jestem ciekaw, co się stanie. Czy ja umrę? Czy Mario po mnie wróci? Nie wiem, po prostu muszę odpocząć i zobaczę za niedługo, co się stanie. No! I koniec, kurde, nareszcie! Podsumowanie. Ta gra była mega wkurwiająca do tego stopnia, że nie obchodziło mnie, co się kurde stanie. Wiecie co? Gdyby nie te jebane spacje, gdyby nie ten pieprzony, ślimaczo ruszający się tekst, gdyby nie te. Wiecie, normalnie to ja bym jeszcze poszukał, pochodził po tym domu, poszukał czegoś, żeby ten Marian został wyleczony, ale szczerze powiem, ta gra za bardzo mnie wkurwiła i po prostu mnie to nie obchodziło już do tej pory. Tak więc no, rage'owałem, że ja pierdzielę, ale mam nadzieję, że zrozumiecie to, co chciałem zrobić. Znaczy no, moje frustracje. Przynajmniej muzyczka z endingu jest dość fajna. Ale tak jak mówiłem, nie obchodzi mnie to. Cieszę się, że mam już tą grę za sobą i no, mam nadzieję, że tym razem uda mi się przesłać tego let's playa przed tym, jak znów być może komp mi się zjebie. Tak więc no, nie dostaliśmy odpowiedzi na żadne pytania. Mario is missing! Jej! Skąd ja to znam? Luigi found dead. End zaginiony. No. I wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Bowser porwał księżniczkę i Muchomorowa kraina, czy tam królestwo przestało istnieć i jej. Anarchia, kurwa, Toady przejęły te całe te gówno i oczywiście jako, że są bezużyteczne, to nie potrafiły nic zrobić, bo są bezużyteczne i hej. I tak właśnie się kończy ta gra. Mam nadzieję, że wam się podobało o wiele bardziej niż mi, ponieważ no, mam nadzieję, że wy będziecie zadowoleni, to jest najważniejsze, bo ja kurde się tutaj wkurwiałem. Chyba rozumiecie dlaczego, nie? Gdyby te kurde. Ja rozumiem, że ten, że na przykład z Luigi, no nie jak tam ten dusił go, no nie, że trzeba było wciskać tą spację, żeby się uwolnić, no ja rozumiem, to powinno być coś, to powinno być ciężkie do zrobienia, nie? Ale kurde. Każdy jeden quick time event w ten sposób zrobić, to trzeba być naprawdę popierdolonym. Dobra. Tak więc no, pozostałych endingów oczywiście nie zrobię, odinstaluję tą grę. Wkurwiła mnie, mam. No i być może to was rozczarowało i z góry no, przepraszam za to, ale nie da się inaczej tego zrobić, no po prostu. Ta gra nie była. No. Fabularnie, no,
też bym powiedział, że żadnych rewelacji nie ma, głupie pierdolone duchy wszędzie chcą nas zabić. Atmosfera była fajna, ale oczywiście Quick Time Eventy to wszystko rozpierdzielały. Muzyka też jest spoko. Graficznie to tam, no wiadomo, gra w RPG Makerze i takie tam. No też graficznie było całkiem okej. No i cała reszta kurwa leży i mnie wkurwia. No więc na żadne pytanie odpowiedzi nie uzyskaliśmy, ponieważ walić to już mnie to nie obchodzi. Let's play został skończony, nareszcie mogę zrobić coś innego. W sumie nie spodziewałem się, że dzisiaj to skończę. Wiedziałem, że to jest krótka gra, ale hej. No dobra. Tak więc no, mam nadzieję, że wam się podobało. Mam też nadzieję, że nie wkurzyliście się na mnie przez to wszystko. No ale hej. Jak gra jest źle zrobiona, to niestety. No. Tak więc no, widzimy się w następnym Let's Playu. Mam nadzieję, o wiele mniej frustrującym od tego tutaj. To był PG, do następnego razu. Cześć!